Moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku, jak jaszczą. Będziecie nad swoją ofiarą. A waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Siemanko, czyli witajcie w kolejnym autentelingowym poradniku. Moi drodzy, dzisiaj dzięki uprzejmości kursanta mamy tutaj BMW E40 Schwarz 2 w czarnym, niemetalicznym lakierze z problematycznym dachem. Co tam się dzieje? Zobaczcie zresztą sami. Widok tak, jakbyśmy mieli rozlane mleko. Nie wygląda to zbyt dobrze. Jest to po prostu utleniony lakier. Mocna oksydacja. Osady, które tutaj były, również nie pozostawiają złudzeń co do wcześniejszych zabiegów detailingowych, które nie były tutaj przeprowadzane. Sam dach był lakierowany, widać tutaj niedoskonałości lakiernicze, ale najważniejszym dla nas elementem jest to, aby usunąć właśnie ten element utleniony. Co więc w takim razie zrobimy? Będziemy, moi drodzy, przeprowadzać korektę lakieru. Zobaczymy, jakie są możliwości korekty lakieru i czy jesteśmy w stanie cofnąć to do chociażby efektu sprzed lakierowania. Jednakowoż postaramy się również dociąć sam lakier i poprawić jego estetykę całościową. Co będziemy potrzebować? Twarda gąbka, ewentualnie futro. Zobaczymy, jak będzie się pracować na gąbeczce. Będziemy używać maszyny rotacyjnej, pasta cuttingowa, czyli mocnościerna, a potem standardowo finiszowa. Ale wszystko wyjdzie w praniu, bo do każdego lakieru musicie się indywidualnie dostosowywać. Przejdźmy zatem do korekty. Nakładam pastę. Będę pracował akurat w przypadku dużego fragmentu w obrotach od 1 do 3, czyli obroty są to następujące. W granicach od 600 do 1200. Tutaj możemy brać pod uwagę jeszcze prędkości 1500 dla śmiałków i 1700. Znam ludzi, którzy pracowali na 3000 obrotów. Jednakowoż tego już nie polecam wam. Rozłożymy pastę. I czas zacząć korektę. Szczególnie skupimy się najpierw na elemencie utlenionym. Dorzucę dodatkowo pastę, dlatego że widzę, że dosyć szybko wysycha. Dodatkowo te utlenienie, zmatowienie również absorbuje tutaj i podnosi nam temperaturę polerowania, co doprowadza do szybszego odporowania komponentu odpowiadającego za lubryfikację poniekąd. No i pasta nam przysycha, moi drodzy. Oczywiście praca na małym elemencie również do tego doprowadza. Jednakowoż nasze obroty naprawdę są niewielkie, a docisk jest minimalny. Pierwsze obciążenie silnika maszyny. Więc jesteśmy tutaj przezorni, prewencyjni, ostrożni, detailingowi, prodetailingowi.
sprawdzimy teraz stan lakieru i zobaczymy, czy musimy dalej przeprowadzać korektę w tej części dachu. Przechodzimy do dotarcia. Moi drodzy, element wygląda zdecydowanie lepiej. Widzę tutaj jeszcze pewne artefakty, jak chodzi o wcześniejszy stan i to, co się działo z naszym lakierem. Pozwolę sobie tutaj raz jeszcze dociąć. Mamy tutaj fragmentarycznie łunę, która pozostała tutaj tylko częściowa. No i oczywiście muszę iść w stronę dalszą tego dachu, dlatego że samo utlenienie jest przesunięte na prawą jego stronę. Czas zatem na dalszą korektę. Przejdźmy zatem do powtórnego dotarcia. No i moi drodzy, częściowo nasz dach wygląda już dobrze. Została nam prawa i lewa strona, ale po utlenieniu praktycznie nie ma śladu. Przechodzimy zatem do korekty całego dachu i spotykamy się za chwilę. A więc, moi drodzy, rzućmy okiem, jak wygląda dach po polerowaniu i przed polerowaniem. Pozwolę sobie przejąć obiektyw i rzućmy okiem, jak się teraz prezentuje. Różnica, moi drodzy, jest diametralna. My oczywiście będziemy polerować cały ten dach. Teraz zrobiłem specjalnie dla Was porównanie. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym efekcie. Czy macie również takie problemy na swoich pojazdach? Ściągniemy teraz taśmę. Bez komentarza praktycznie, moi drodzy, bo ja za nie mówiłem. I tak wygląda na odcięciu. Po lewej stronie jeszcze nie jest lakier wykończony. Będzie tutaj dochodził finish, ale to dopiero jak wypolerujemy cały dach.
tak jak widzieliście, wypolerowaliśmy teoretycznie jeden z najtrudniejszych lakierów, jak chodzi o lakier czarny. Dwa, jak chodzi o bawarski lakier, który jest mianowany jako lakier twardy. W tym wypadku dodatkowym aspektem było to, że mieliśmy utleniony lakier na elemencie płaskim, czyli dachu. Mocno wyeksponowany na światło słoneczne i niestety po latach często może tak się zdarzyć. Mało tego, walczyliśmy tutaj na lakierze bezbarwnym, więc w jaki sposób zabezpieczyliśmy go, dlatego że nie wszystkie aspekty tego projektu zostały ujęte. Moi drodzy, wykorzystaliśmy powłokę ceramiczną bądź też formy woskowe. Musicie konserwować, jeżeli macie szczególnie takie problemy, aby jak najdłużej utrzymać w nienagannym stanie ten element, żeby zatrzymać w pewien sposób czas, być takim czasowstrzymywaczem i żeby ten ząb czasu, jak już mówimy cały czas o czasie, nie nadgryzł tego pojazdu, a właściwie powłoki lakierniczej dalej. Tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście skąd można, że tak powiem, nabyć najlepszą powłokę ceramiczną na świecie? Możliwe nawet, że w całej galaktyce na stronie swojdetali.shop.pl. Tam macie zestawy specjalnie przygotowane pod kątem detailingu. I tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście zrobiliśmy tutaj mini-krypto reklamę. Realnie po prostu musicie kupić powłokę ceramiczną, jakąkolwiek, tą, którą będziecie uważać za najlepszą w danym momencie i zabezpieczyć swój dach, bądź każdy inny element, którym mieliście właśnie taki problem. Jak chodzi o same formy woskowe, o których wcześniej mówiłem, czy sealanty, bądź inne powłoki polimerowe, jak najbardziej również, moi drodzy, najważniejszym jest to, żeby nie pozostawić, można powiedzieć, takiego elementu raw, suchego, w żaden sposób niezakonserwowanego, ale jeśli mamy wzbić się na szczyty, to proponuję Wam oczywiście powłoki ceramiczne. Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będzie przydatny Waszym własnym autodetalingu. Sprawdźcie inne nasze odcinki i oczywiście social media, czyli Instagram, Facebook. Na Instagramie macie sporo więcej mnie, nie tylko prywatnie, ale również pod kątem detailingu, projektów, szkoleń i tego, co robimy za kulisami, jak chodzi o tworzenie marki Polishing, Ceramic, Wear, Cosmetic i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Tymczasem dzięki za oglądanie, detailingowe świry, siemaneczko, cześć i na razie do kolejnych odcinków.